dobra, jeszcze to, okej, tutaj jeszcze to. No dobra, zrobione. No to może teraz zajrzę na kanał? Dawno nie sprawdzałem. No dobra, co tam słychać na Stalker World? No tak, zupełnie zapomniałem. A gdybyście i wy zapomnieli, to ktoś niedawno na Discordzie napisał, że ta sprawa faktycznie zostanie niedługo zapomniana i znowu wszyscy będą dopytywać, o co chodzi. I chyba fakt, taka jest prawda, nie powinniśmy zapominać, o co chodzi, bo w zasadzie dotyczy to całej społeczności jako takiej, więc jeśli wydaje wam się, że jesteście jej częścią, to sądzę, że powinniście o tym wiedzieć. Jest sobie drużyna Stalkera, no i jesteśmy sobie my, przyjaźni chłopcy ze sklepu nieopodal. Są tam jeszcze jakieś inne społeczności Stalkera w Polsce, ale umówmy się, że tym razem nie będziemy o nich gadać. Drużyna Stalkera gdzieś tak od początku, w 2009 roku, szuka sposobów na to, by nas zmieść z powierzchni zony, no bo tak, bo nie zgodziliśmy się na ich wątpliwe warunki współpracy, bo nie chcieliśmy w żaden sposób ich promować w swoich filmach, no i generalnie wiecie jak to jest, czasami no nie chcecie mieć z kimś nic wspólnego, szczególnie jeśli ten ktoś się nie myje, że użyję takiego bardzo niskiego porównania, no to po prostu nie i już. Nie znaczy nie, wiecie o co chodzi. Do tego publiczne oskarżenia, próby włamania na centrum zony, no i inne równie przyjemne, co żałosne próby przekonania nas, żebyśmy jednak dali sobie spokój, były grane nieprzerwanie, praktycznie nieprzerwanie, aż do połowy zeszłego roku, kiedy to drużyna Stalkera, szczególnie w swojej jednej płomienno-włosej osobie, którą serdecznie pozdrawiam z tego miejsca, znalazła skuteczny sposób na to, by się nas pozbyć. No bo widzicie, ten mechanizm zgłaszania filmów do YouTube'a troszkę kuleje. Nie chcę być tutaj adwokatem diabła, ale wydaje mi się, że platforma dostaje pewnie tyle zgłoszeń, że niemożliwe jest po prostu sprawdzenie wszystkiego dokładnie i potwierdzenie na 100%, która strona ma rację, więc no na wszelki wypadek ten, który został zgłoszony, najczęściej okazuje się być winnym. No my jako mały kanał, korzystający często gęsto z muzyki na otwartej licencji, ale spoza biblioteki audio YouTube, bo szczerze mówiąc do głowy żadnemu z nas nie przyszło, że ktoś będzie się mścił na nas w ten sposób, po prostu tej bitwy wygrać nie mogliśmy. Daliśmy za wygraną, ponieważ nie było innego wyjścia. Musieliśmy pozbyć się większości filmów, jakie były masowo zgłaszane, a było ich naprawdę w ch**, bo inaczej gdybyśmy tego nie zrobili, to stracilibyśmy kanał. No a że nie chcieliśmy stracić kanału, no to poświęciliśmy tylko masę czasu, motywacji, lata pracy i generalnie dużo takich pozytywnych emocji, które mieliśmy w stosunku do tego projektu. Tak naprawdę nie straciliśmy tylko jednej rzeczy i do... co? A czekajcie, jakieś nowe wiadomości. Zobaczmy co tam. Co do kur... O nie, to już jest przesada! No i sami widzicie jak to jest. Na moment odwracasz głowę, próbujesz zająć myśli czymś innym, jakoś, nie wiem, zregenerować baterię, odpocząć troszkę od tego wszystkiego, no i co? I gówno, i wszystko się rozpieprza. Myślałem, że jeszcze chwilę damy radę poczekać, ale nie, 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 nie ma na co czekać. Trzeba się brać do roboty. Dobra, zobaczmy, tak, tak. Jesteś tam? Jestem, odbiór. No to bierz dupę w troki i chodź tu. No i jeszcze jedna sprawa. Co z tobą? Więc to już wszystko gotowe? Bardziej gotowe nie będzie. Skoro tak mówisz, no i ogarnij jeszcze tych patałachów. Przydałoby się też posprzątać. W sumie ja też trochę zardzewiałem. To zaraz się trochę rozruszasz. A co, przygotowałeś już coś? A i owszem, coś przygotowałem.